No kochani, jestem w bocianówce, jak widzicie. Kotki tutaj zajadają. Dostały puszkę Rafi, tak, od pani Ani. Jest Cypis, ciotka Płaczka, cienki Bolek. No była Bimbusia, ale chyba poszła. Był Szramek, ale też poszedł. No ale nie o tym mowa, bo przyszła paczka. Zobaczcie, jest podpisana od kogo? Od pana Marka z Gliwic. Mamy paczkę. Ile kilo? 16 kilo. No kochani, 16 kilo. To nie w kij dmuchał, jak ja to powiadam. No i co to może być takie ciężkie? Puszki. Kochani, takie ciężkie to puszki są. I zaraz zobaczymy. No tu mam niezbędnik. Z nożem. Tak. Jest. O, nie, kochani, pomyliłem się. Pomyliłem się. Całkiem się pomyliłem, kochani. Jest Felix. I to ile? I to ile? Dobra, strzeliliśmy. No jest, kochani, sporo. Tego sporo. Tu jest raz, dwa, trzy. Raz, dwa, to jest sześć. Tak, sześć. I jest jeszcze. A to kto to? A to przyszła Maciulinka nasza. O, podobna do tego naszego Maciusia. Dlatego się nazywa Maciusia, Maciulinka. Drobniale. Czyli jest 12, kochani. 12. A teraz policzymy, ile w każdej jest. To zaraz policzymy, ile w sumie jest. Tak. Oj. Trochę mi tu się to telebie. W żelu jest 12. 12 razy 6. 6 razy 2 to jest 12, 6 razy 1 jest 6, 1 to jest 72. 72 razy 2, no to mamy 144. 144 saszetki pan Marek z Gliwic przysłał. Panie Marku, no Bóg zapłać, dziękuję. A jak tam pańska bocianówka? Pan Marek kupił działkę. Kochani, kupił działkę, no i też tam mówi, że bocianówkę robi, co prawda mniejsza niż nasza tutaj, ale zdjęcie tam przysyłał, jaka ona jest w stanie teraz, jak ją kupił, no i będzie przerabiał. No, panie Marku, niech pan przyśle jakieś zdjęcia, filmik z tej działeczki, zwłaszcza, no filmik mu tam, pan ma koty na tej działce z tego, co mi pan przysyłał wcześniej, chyba dwa kotki są. To bardzo bym prosił o filmik, panie Marku. No jesteśmy niezmiernie ciekawi. Pańskiej bocianówki i pańskich kotków. No i Bóg zapłać, panie Marku, za te saszetki. Kotki w niebo wzięte, na pewno. Jakie ciulki? Wy to byście chciały cały czas. O, proszę. Tam sobie. Położyły się. Tam wstawiłem te domki. Słomę włożyłem. Jeden na drugim. To w sumie wyszło tak wysoko. No i położyłem tam legowisko. Jedno. Tam drugie. W środku taka podusia. I widzę, że kto to tam położył się na tym. Bimbusia? To jest Bimbusia? Nie, to nie jest Bimbusia chyba.
Musia to mniejsza by była. To kotka. Ale to jest Pysia Pusia. Bo Pysia Pusia to ma biały brodę. Nie, to jednak Bimbusia. Kurczę, ale one urosły. No wiecie co, ja już zaczynam się gubić. No, kochani, jeżeli chodzi o sterylizację, to niestety w tym roku nie będzie sterylizowane. Sterylizowane dopiero będzie na początku stycznia. Wezmę tutaj packę na muchy, bo tu te muchy, te wielkie, co to jaja składają. One się tu pochowały. Teraz na... O, zabiłem jedną. Się pochowały, bo tu ciepło. I przy okazji jest karma. No to będę jaja składać. O kurde. Nie wiem, czy trafiłem. Nie wiem, czy trafiłem. No, okna czyste, ale już się zaczynają brudzić. A kto pomył okna? O, pani Ania. Pani Ania z Centralnej Polski była tam w czasach w Mrzeżynie. Odwiedziła mnie. Kochani, pomyła okno. No, pucowała. Chyba 2 godziny jej zajęło. Tu środek nawet kupiła do mycia. Został, także na następne mycie. O, który to tam skoczył? Szramek. Szramek! Kiciulku! Co tam robisz? Lata gdzieś ta mucha jeszcze jedna. Cholernica. Jak ona tylko tu przyleci do okna, to ją ukatrupię. Jak miły mi Bóg. No dobra. Panie Marku, Bóg zapłać. Bóg zapłać, no i czekamy. Czekamy na tą pańską bocianówkę. Co to za cudo, co pan tam zrobił. No, znając pańskie możliwości, a ma pan duże, już nie będę wchodził w szczegóły, no to na pewno pan tam zrobi jakieś perpetuum mobile w tej bocianówce. Coś pięknego. Także czekamy, no i film o kotkach. Oczywiście w pańskiej bocianówce. Także czekamy. Isn't life so amazing? Sometimes it can get crazy, but hey, that's okay. We've got another day to make mistakes and say sorry. There's no sense in our worry, 'cause all we can do is try our best to make it through with love.